Dobry wieczór, Ireneusz Staszczyk, witam w rozmowie dnia. Andrzej Plutecki, wicestarosta powiatu radomszczańskiego, jest moim gościem. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. I również pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w powiecie radomszczańskim, czy nie? Panie starosto, bo tu pewne są teraz już nieścisłości. Są nowe wybory, jest nowy przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w powiecie. Pan się z tym zgadza, czy nie? Nie był pan na ostatnich wyborach, nie płaci pan składek. Panie redaktorze, to nie jest tak, jak pan przedstawił. To nie ja tak przedstawiłem. Tak przedstawił to mój gość w czwartek, pan Jacek Olszewski, nowy przewodniczący PiS-u. Organizacja Prawa i Sprawiedliwości w powiecie radomszczańskim liczy 82 członków. W zebraniu uczestniczyło 6. Pozostali członkowie, czyli 76 członków Prawa i Sprawiedliwości, tych, którzy są od samego początku, niektórzy wstąpili troszeczkę później, nie zostali poinformowani o tym, że w ogóle mają być przeprowadzone jakiekolwiek wybory władz terenowych w Radomsku. Czyli te 76 osób również nie zgadza się z nowym składem zarządu przewodniczącym? Tak, ci ludzie zostali w pewien sposób oszukani, bo nikt ich nie poinformował, a to wynika z ordynacji wyborczej. Ordynacja wyborcza narzuca określone postępowanie, żeby wybory były ważne. I tu w tym przypadku mamy od początku do końca nieprzestrzeganą ordynację wyborczą. Ale był minister Macierewicz również na tym zebraniu. Czy został też wprowadzony w błąd? No właśnie, ja się obawiam, że gdyby pan minister wiedział, jakie kulisy są tych wszystkich wydarzeń, to na pewno by się nie dało oszukać. Pan minister zresztą jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości od lutego 2012 roku. W związku z tym no, nie musi się dokładnie orientować we wszystkich przepisach statutu i ordynacji wyborczej. Dobrze, ale czy komitet polityczny partii nie musiał wiedzieć o takich wyborach, które są w terenie? To znaczy zawsze jest tak, że koordynuje pracę struktur terenowych komitet wykonawczy. Na czele Komitetu Wykonawczego stoi pan przewodniczący Joachim Brudziński i tak się właśnie dzieje, że wszystkie uchwały oraz wszystkie dokumenty związane z wyborami muszą być dostarczone do Komitetu Wykonawczego. Czyli o tych wyborach w Radomsku Joachim Brudziński nie wiedział? Ja mam takie informacje, mogę powiedzieć, co ja wiem, bo ja rozmawiałem zarówno z panem Joachimem Brudzińskim, jak i z kierownikiem, sekretarzem struktur terenowych, panem Krzysztofem Sobolewskim i zapewnił mnie, że oni o tych wyborach nie wiedzą i w związku z tym ja zapytałem wprost, czy mamy uczestniczyć w tych wyborach. Więc pan Krzysztof Sobolewski stwierdził, że jeżeli członkowie partii nie zostali poinformowani w właściwy sposób, to te wybory i tak będą nieważne. Więc ja trzymam się tych słów wypowiedzianych przez kierownika struktur terenowych pana Krzysztofa Sobolewskiego. Czyli co, rozumiem, że pan obecnego zarządu nie uznaje, nadal w powiecie radomszczańskim Andrzej Plutecki jest pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości? No ja mogę powiedzieć, że powstała jakby jakaś dwuwładza, przy czym grupka ludzi, 6 osób, próbuje zawłaszczyć sobie prawo. 6 osób, kogo ma pan na myśli? To jest pan Olszewski, pan Dębski, pan Kucharski, pan Dudkiewicz. To jest ta grupa, powiedzmy, niezadowolonych. Ci ludzie zawsze byli niezadowoleni od początku trwania tej kadencji, mieli jakieś roszczenia. Jakie to były roszczenia? No chyba przyszedł czas, żeby kurtyna opadła, żeby odkryć karty i powiedzieć wprost no, wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, którzy na pewno nas oglądają i chcieliby wiedzieć, co tak naprawdę się dzieje. Czyli co, są dwie sceny gry politycznej w powiecie radomszczańskim? Panie redaktorze, ja powiem tak. My nigdy nie chcieliśmy uprawiać ani polityki, ani politykierstwa. Ale ta podobno grupa, polityka jest nieprzewidywalna i nie lubi bezczynności, pustki. Tak, ale ta grupa to właśnie jest to typowe politykierstwo. I pan Kucharski na pewno nie mówiłby o politykierstwie, nie wyrażałby swojego niezadowolenia, gdyby został dyrektorem drugiego liceum. Pan Dębski, który jest emerytem,
Na pewno byłby bardzo zadowolony, gdyby został dyrektorem Zespołu Szkół Drzewnych i wtedy by mówił, że jest wszystko dobrze. Pan Olszewski, no to nie jest tajemnicą, że od momentu, kiedy przyszedł do starostwa, to nie chciał zostać księgowym, tylko skarbnikiem. No dobrze, ale to zapytam. Mamy skarbnika, mamy głównego księgowego, pan jest wicestarostą. To są nie za dużo tych stanowisk, są one potrzebne? Czy tak jest układ polityczny i tak musi być? Trzeba się z tym zgodzić? Panie redaktorze, jest dobrze tak, jak jest, ponieważ... Jak jest księgowy i skarbnik? Nie, aha. nie o tym myślałem. Tak. Wydaje mi się, że są starostwa, gdzie nie ma w ogóle w schemacie organizacyjnym funkcji księgowego. Te obowiązki wykonuje skarbnik. No i dobrze. Czyli co, sobie... to stanowisko polityczne, panie... Nie, no ja nie mogę się tak wypowiadać, bo to stanowisko nie było tworzone przez nas. W schemacie organizacyjnym znalazło się już za naszych poprzedników, więc nie można określać, że zostało stworzone dla celów politycznych. Tu stawiamy kropkę, bo mam następne pytanie bardzo ważne. Czy pan opłaca składki jako członek Prawa i Sprawiedliwości? Bo tak, tu padło stwierdzenie tak. z ust pana Jacka Olszewskiego, że między innymi nie został pan dopuszczony do głosowania, nie został pan zaproszony, podobnie jak Beata Pokora, ponieważ nie macie opłaconych składek. Panie redaktorze, wszyscy i pani Tusińska, i sprawdzić? Beata Pokora, i ja mamy opłacone składki. Pan Paweł Więckowski jest skarbnikiem, posiada dokumenty, które otrzymał z centrali partii z Warszawy. A teraz musicie te dokumenty przekazać nowemu zarządowi? Nie. Nikt go do tego nie zmusza. Zbiera składki, rozlicza się z centralą w Warszawie. Posiada, panie redaktorze, on tych dokumentów nie dostał gdzieś z kiosku ruchu, tylko posiada kwitariusz KP, na którym widnieje pieczęć Prawo i Sprawiedliwość Warszawa, ulica Nowogrodzka. To są dokumenty centrali partii. Czyli rozumie, że pani Beata, pani tak, Pokora, tak. pani Tusińska mają uregulowane składki, tak. nie zalegają ze składkami. Tak jest i wielu, wielu innych członków, którzy zostali oszukani niezgodnie z ordynacją wyborczą, nie zostali powiadomieni, a ordynacja wyborcza wręcz nakreśla obowiązki, które muszą być dokonane, żeby wybory były ważne. I tam właśnie przewodniczący komitetu terenowego, w tym wypadku powiatowego, nakreśla kalendarz spotkań z członkami i przedstawia im obowiązki, które oni mają spełnić. I również dla tych, którzy chcą kandydować do władz. Panie redaktorze, ja wrócę jeszcze do tych składek, bo jeżeli pan Olszewski wypowiada takie słowa, że my nie mamy opłaconych składek, to niestety trzeba powiedzieć, że żeby tak mówić, to trzeba być też w porządku. Czyli co, pan Olszewski nie płaci składek? Pan Olszewski jest radnym Rady Miejskiej w Radomsku. Pan Olszewski jest księgowym, czyli zarabia dobrze, górna półka kierownictwa starostwa. Więcej od wicestarosty? Nie mówmy o takich sprawach, bo to nie jest... A pan Olszewski płaci miesięcznie 5 zł składek członkowskich. A pan ile płaci? 200. I teraz, panie redaktorze, co mają powiedzieć ci radni, którzy płacą 400 zł? Co mają powiedzieć? A pan Olszewski płaci 5 zł miesięcznie. To wynika? Nie wiem, może pan Olszewski uważa siebie za emeryta i rencistę, bo taki wymiar składek przysługuje właśnie emerytom i rencistom, ewentualnie studentom. Więc jeżeli pan Olszewski siebie kwalifikuje do jednej z tych grup, to ja go przepraszam. Ale jeżeli jest radnym i pracuje, a nie jest emerytem i rencistą, to powinien płacić zupełnie inne składki, nie 5 zł. Panie starosto, i teraz takie pytanie. No są zawirowania na scenie politycznej w Prawie i Sprawiedliwości. Czy to w jakiś sposób nie odbije się na koalicję, która jest w powiecie i w mieście? Bo o tym też się głośno mówi. Jeżeli, no bo jakie teraz kroki pan będzie podejmował z tymi 76 członkami? Ci członkowie są członkami partii, byli i będą. Organizujemy spotkania, zebrania, analizujemy tą sytuację,
A o ile chodzi o koalicję, to się nic nie zmienia, bo panie redaktorze, koalicja została stworzona na początku kadencji w określonym celu. My mamy określone osiągnięcia. Szpital został oddany, wybudowaliśmy oddział zakaźny i chorób płuc i to są te rozumiem, osiągnięcia. Ale tu mi się ciągle nasuwa to pytanie, co teraz zrobicie, jak można tą sytuację no, z waszego punktu widzenia odkręcić, czy to zmienić? Jest nowy przewodniczący, pan uważa się pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości w powiecie radomszczańskim? Ja czekam na decyzję władz centralnych, a na razie nic się nie stało. Grupka ludzi, nazwałbym to w cudzysłowie takich samozwańczych, próbowała stworzyć jakiś zalążek władzy. Jakby drugi PiS w PiSie. I no, ja myślę, że z czasem to może to umrze śmiercią naturalną. A na razie to właściwe władze PiSu i koalicja. Dobrze, komitet wykonawczy może wyciągnąć jakieś wnioski w stosunku do tych radnych, którzy, no jak pan nazywa, to jest ten PiS 2, PiS bis? To już zobaczymy. To już zobaczymy. No ja nie mogę się wypowiadać za komitet wykonawczy czy za komitet polityczny, bo tutaj właściwą decyzję podejmie komitet polityczny. Ale najważniejsze to jest to, że my pracujemy, robimy to, co powinniśmy robić. Nie chcemy się bawić w żadne politykierstwo, a może są jakieś siły, które inspirują tych ludzi, którzy dążą do tego rozłamu. Może są ludzie, którzy są niezadowoleni z tych osiągnięć, które dzisiaj koalicja posiada, bo one są namacalne, widoczne. Musimy kończyć. Panie starosto, dziękuję bardzo za przybycie, za rozmowę. Andrzej Plutecki, wicestarosta powiatu radomszczańskiego i również pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości, chociaż nie wszyscy to uznają, w powiecie radomszczańskim. Panu dziękuję Państwu. Był gościem Państwa i moim. Ja dzisiaj żegnam się z Państwem. Życzę przyjemnego wieczoru, spokojnej nocy. Dobranoc.